Dzień dobry. Dzisiaj w moim stylu w odpowiedzi na Wasze prośby rozmowa o rodzicielstwie. Zapraszam na spotkanie z psychoterapeutką i psycholożką Joanną Frejus. Dzień dobry, Asiu. Dzień dobry, Magda. Spotykamy się po to, żeby spróbować rozkminić, jak mówi jedna moja serdeczna koleżanka, temat rodzicielstwa. Pojawia się bardzo często w rozmowach moich, tutaj na kanale w moim stylu. I przyszło do mnie wreszcie to żądanie. Magda, zrób rozmowę o rodzicielstwie, dlatego dzisiaj Czy to był wewnętrzny głos? To był wewnętrzny głos i zewnętrzny głos, ponieważ to jest jak oczywiście moja potrzeba, ale bardzo dużo osób, które oglądają mój kanał, które śledzą mnie na Instagramie, pisze o tym, żeby rozwiercać sprawę bycia matką, bycia ojcem, bo jest nam to wszystkim bardzo potrzebne. Oczywiście takim triggerem była rozmowa sprzed kilku tygodni z Mateuszem Damięckim, aktorem, który się w pewnym momencie naszej rozmowy odpalił i powiedział prawdę o tym, jak wygląda rodzicielska rzeczywistość, ta właśnie widziana okiem taty. To było mocne, strumień świadomości, ale otworzyło też bardzo dużo serc i uszu słuchających po drugiej stronie ludzi, którzy się bardzo identyfikowali z tym, o czym powiedział Mateusz. Pytanie do Ciebie jako psycholożki, psychoterapeutki brzmi, dlaczego nie umiemy w rodzicielstwo? Ja się właściwie zastanawiam, na jakiej podstawie mielibyśmy umieć w rodzicielstwo, tak szczerze. Jak oglądam to, jak funkcjonujemy współcześnie, to wydaje mi się, że bardzo trudno jest się nauczyć tego, czym w ogóle jest rodzicielstwo, czym może być, bo to też jest o tym, że każde rodzicielstwo jest inne. Nie? Każde dziecko jest inne, każdy rodzic jest inny i ta mieszanka, która powstaje z połączenia, jest za każdym razem trochę inna. My oczywiście próbujemy to unifikować, próbujemy znaleźć jakąś uniwersalną prawdę, jakiś uniwersalny sposób. Bardzo często to jest niemożliwe po prostu, więc to jest jakoś... Jaka ulga! Prawda? Więc to jest jakaś jedna odpowiedź, że nie umiemy w rodzicielstwo, dlatego że my się potrzebujemy tego rodzicielstwa uczyć na bieżąco. Nie? Potrzebujemy doświadczać. Bardzo mi się podoba takie sformułowanie, które ukuła Adrian Rich w swojej książce, że my właściwie próbujemy traktować rodzicielstwo czy macierzyństwo, napiszę bardziej o macierzyństwie, ale rozszerzmy to. Próbujemy traktować rodzicielstwo jako instytucję, jako coś, co ma jakiś scenariusz, jako rolę. Nie? Więc jest jakiś scenariusz, jest być może jakiś reżyser, są jakieś oczekiwania jakiejś publiczności. Natomiast Rich proponuje patrzeć na rodzicielstwo jako na doświadczenie. I zobacz, jak to zmienia optykę, nie? Że my potrzebujemy doświadczyć tego, a więc zobaczyć, jak nam w tym będzie, jakie będzie to nasze osobiste rodzicielstwo, jakie sposoby będą dla nas działać, w jakich konkretnych sytuacjach. A więc nie umiemy w rodzicielstwo, bo spodziewamy się, że na nie jest jakiś wytrych, że jest jakiś scenariusz, jakaś rola do odegrania. Natomiast i że to się zawsze sprawdzi, tak, i że będzie działało jako model u każdego, że to jest schemat, który możemy wsadzić. Czyli rozumiem, że to są, że te oczekiwania, oczywista sprawa, rodzą frustrację, więc te nasze frustracje podczas, czy w trakcie, czy ty mówisz w trakcie doświadczania, czyli ta rzeczywistość, ta codzienność, która nas dopada, te nasze frustracje są normalne, a nie nienormalne. Oczywiście, że tak. Ja w ogóle nie lubię tego sformułowania normalne, ale gdybyśmy popatrzyły na to, co jest w normie, tak? A więc co się zdarza częściej niż rzadziej, to tak, doświadczenie frustracji, doświadczenie trudnych również emocji, nie tylko trudnych, ale również trudnych emocji, jest jak najbardziej normalne, tak? Jest w normie, jeśli chodzi o rodzicielstwo. I w ogóle, szczerze mówiąc, to jest też w normie, jeśli chodzi o życie po prostu, tak? Ale myślę też o drugiej rzeczy, która jest o tym nieumieniu w rodzicielstwo. I tu jak patrzę na taki szerszy kontekst, czyli zobacz, jak żyje współczesna rodzina. Najczęściej to są bardzo
jesteśmy bardzo zatomizowani, no nie? Bardzo często jest tak, że wyprowadzamy się z domu rodzinnego, zamieszkujemy bardzo często w zupełnie innym mieście, zakładamy swoją rodzinę, wchodzimy w jakiś związek partnerski, podejmujemy decyzję, albo się ta decyzja sama podejmuje o tym, żeby zostać rodzicami i funkcjonujemy w tym oderwaniu od tej naszej rodziny, od właściwie tego, co kiedyś przynosiło nam tak naprawdę największy zasób wiedzy na temat tego, czym w ogóle jest rodzicielstwo i jak ono realnie wygląda. Czyli jeszcze 50 lat temu, 100 lat temu, żyjąc w takich gospodarstwach domowych, wielopokoleniowych, dzieci widziały swoją mamę doświadczającą macierzyństwa, nie tylko w ich kontekście, ale w kontekście ich młodszego rodzeństwa, a więc starsze rodzeństwo trochę już obcowało z tematem rodzicielstwa w kontekście swoich rodziców, później w kontekście swojego rodzeństwa, które wcześniej miało swoje dzieci, w kontekście wszelkich ciotek, kuzynek i szeroko pojętej rodziny, ale też takiej wioskowości, tak? Żyliśmy bardziej w takich wspólnotach, tak, dokładnie. I te wspólnoty oczywiście dzieliły się różnymi sposobami, spostrzeżeniami na. Więc a nawet jak się nie dzieliły, to można było sobie po prostu popatrzeć. I nikogo nie dziwiło, tak, że dzieci chodzą brudne, zapłakane, sfrustrowane, złe. To była po prostu część rzeczywistości. A teraz jak nasze chodzą brudne, zapłakane, sfrustrowane i złe, to pierwsza myśl jest taka, jestem złą matką. No tak, bo to znaczy, że ja coś robię nie tak, ponieważ moje sąsiadki dziecko na pewno ma inaczej, nie? Tak. I to jest tak. No i dlatego, że ona sobie po prostu lepiej ogarnia, tak? Czyli element kolejny, frustracja bierze się z porównywania się. Jeśli widzimy w przestrzeni medialnej, w social mediów na przykład te wspaniałe, zadbane, cudowne bobaski, różowiutkie, z kokardkami na głowie, trzymane przez równie wykokardkowane, wspaniałe i różowe ze szczęścia mamy. Tak. Rzadko widzimy ojców, no ale jednak się pojawiają, zaraz do tematu ojców przejdziemy. To mamy poczucie, że to my nie dajemy rady, że to my jesteśmy beznadziejnymi rodzicami, że przecież skoro świat na zewnątrz wygląda dobrze, a ja sobie nie radzę, to znaczy, że to ja jestem do niczego. No tak, dokładnie tak. I to jest w ogóle bardzo duży kawałek, jeśli chodzi o media społecznościowe, bo teraz mówimy o mediach społecznościowych i to jest bardzo ważne, żeby powiedzieć, jakie one i treści zamieszczane w mediach społecznościowych mają wpływ na to, jak my się czujemy, nie tylko jako mamy. Mamy badania na to, czy badania nam pokazują, że takie intensywne konsumowanie mediów społecznościowych wpływa na obniżenie nastroju. Tak? Czyli jest to jeden z takich czynników, które może nas, no pewnie nie samodzielnie, ale jednak w połączeniu z innymi czynnikami ryzyka, no gdzieś doprowadzać nawet do depresji. Tak? Więc warto o tym pamiętać. Ale wcześniej, zanim media społecznościowe, to bardzo też kultura się przyczyniła do tego, jak my myślimy o tym, jakie to rodzicielstwo powinno być. Prawda? Zauważ, że gdybyśmy pomyślały sobie o takich filmach, które w ostatnich dekadach pokazywały macierzyństwo jako coś pomiędzy albo cudownym, lukrowanym obrazkiem, w którym poród trwa średnio 3,5 minuty, połóg nie istnieją, A wczesne, od razu są cekiny. Tak, od razu są cekiny, a wczesne macierzyństwo polega na tym, że to dziecko gdzieś tam od czasu do czasu spotykasz, nie? Ono głównie po prostu przebywa w łóżeczku i tam same są przyjemne sytuacje. Albo takim obrazem, gdzie to macierzyństwo, bo te obrazy też się zaczęły w kulturze pojawiać, chociaż stosunkowo niedawno, że to macierzyństwo jest w ogóle najgorsze na świecie, że to jest takie doświadczenie, którego doświadczać Kevin nie warto. Kevin w domu? Tak, tak, tak. Tak. Albo, jak zapomnieć dziecka z domu, tak, to jest tak, a to w ogóle, nie, że można w ogóle taką ignorancją się wykazać,
żeby zapomnieć dziecka, tam przez dwa tygodnie nie zauważyć, że go nie ma. Ale albo też bardzo mocny i myślę sobie taki ważny film polski, Baby Blues, nie wiem, czy miałaś okazję zobaczyć, który porusza bardzo ważny temat trudności emocjonalnych w okresie okołoporodowym i tego, jak bardzo ten świat nie gra do bramki matki często, no ale znowu pokazujący też tę taką bardzo tragiczną stronę, tak? Taką tak. Już naprawdę najtrudniejszą. Czyli to jest, jak opowiadasz te przykłady, to tak od sasa do lasa. Ale głównie tak. Popatrz, takie bardzo skrajne, tak? Bardzo skrajne wersje. Bardzo długo tylko ta wersja z cudownością, wspaniałością i cukierkowością. Ostatnio również te wersje bardzo trudne, bardzo no, takie złe, tak? Mhm. A jak zwykle życie jest pośrodku. A życie jest jak zwykle pośrodku, dokładnie tak. No. Mhm. Słuchaj, bo znowu zobacz, jakoś tak naturalnie być może dlatego, że jesteśmy kobietami i obie jesteśmy matkami, to wjeżdża nam hasło macierzyństwo, a ja bym bardzo chciała rozszerzyć ten zbiór o ojców i rozmawiać o rodzicielstwie. Mam tutaj jakieś takie badania, wprawdzie one są z Wielkiej Brytanii i z końca 2020 roku, ale zrobiono, badacze z Wielkiej Brytanii zrobili badanie pod tytułem ile czasu dziennie mężczyźni, czyli ojcowie, nie tam dziadkowie czy tam, wujkowie, zajmują się dziećmi. Jak wiemy, doba ma 24 godziny, jak odejmiemy, nie wiem, 8 godzin snu dziecka, to nadal wychodzi, że mężczyźni poświęcali swoim dzieciom w tamtym okresie badawczym 17 minut dziennie. 17 minut. O! 17 minut. To jest taki wynik. Bo ładna taka ta liczba, ale trochę mało. Natomiast jakby przejść na polskie podwórko, a propos badań, to ostatnie badania CBOS-u zdaje się mówią o tym, że 68% młodych kobiet w Polsce między 18 a 45 rokiem życia, czyli w tym okresie życia, kiedy mogą, jeśli chcą, zostać matkami, na pytanie, czy chce mieć dzieci, odpowiadało nie chce albo nie planuje mieć dzieci. Nie planuje mieć dzieci. 68%. Tak. Pomijając kontekst oczywiście polityczny, który na pewno ma największy wpływ na wyniki takiego badania, polityczny w kontekście ustawy zakazującej właściwie całkowicie w Polsce aborcji, to mamy myśl... Po prostu tak, która sprawia, że macierzyństwo, bycie w ciąży, tak kojarzy się z czymś niebezpiecznym po prostu aktualnie. Niebezpiecznym dla, tak, dla zdrowia i życia, tak, jak tak, się okazuje, kobiet. Przy okazji tego badania pojawiło się takie hasło, że żadna więcej z nas nie chce być Izabelą z Pszczyny, a te historie przecież wszyscy znamy. Ale chcę właśnie rozmawiać o tym, czy... Jak myślisz, a zajmujesz się kobietami w tym wieku, w tym momencie okołoporodowym i po porodzie, czy to nie jest tak, że tego typu wyniki badań mówią też o tym, że my kobiety, my matki czujemy się samotne albo wiemy, że będziemy samotne w tym swoim macierzyństwie i nie chcemy powielać sposobu czy trybu życia naszych matek i babek? Może to jest o tym? Myślę, że na pewno w jakiejś części jest to taki kawałek, że to jest o jakiejś takiej świadomości, czy takim wyobrażeniu tej samotności. Myślę, że to jest o takim, że może to też być o tym, że obserwowałam swoją mamę, obserwowałam swoją babcię, jeżeli miałam, tak, albo słyszałam to, co ona mówi na temat swoich doświadczeń w kontekście bycia rodzicem i ja tego dla siebie nie chcę, nie? Myślę, że tam jest taki kawałek, że ja nie chcę żyć tak jak moja mama, nie chcę żyć tak jak moja babka, nie chcę poświęcać tych wszystkich rzeczy, które są dla mnie ważne, innych wartości niezwiązanych z rodzicielstwem, na rzecz tego, żeby być mamą. Tak może być, jak najbardziej. Myślę, że jest tam też taka grupa osób, które ze względu na swoje trudności emocjonalne, być może doświadczone traumy, być może doświadczone nadużycia, nie chcą podawać dalej, tak, pewnych rzeczy, bo mają takie poczucie, że to by się wydarzyło. Myślę, że jest bardzo wiele osób, które po prostu nie chcą być rodzicami
i w końcu no, czują, że jest taki klimat społeczny, w którym można to głośno powiedzieć. Tak, 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 to jest to przyzwolenie, tak? Nikt ci za to głowy nie urwie, że podejmujesz taką decyzję. Przynajmniej jakiś czas temu w dużym mieście. Tak, w dużym mieście. No tak, 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 to na pewno. Przerabiałyśmy powiedzmy 20-25 lat temu sprawę związków partnerskich i to wtedy też było nie do pomyślenia, na przykład, żeby dzieci się rodziły bez tak zwanego ślubu, czy cywilnego, czy kościelnego, grubiej. Więc ten temat faktycznie jest nowy i nie boimy się o tym wreszcie głośno mówić. Tu przyznaję ci rację, ale myślę, że jak rozmawiam z młodymi kobietami, to myślę, że to dotyczy właśnie tego elementu, który wyciągnęłam. Czyli tego, że one są przekonane, że albo nie mogą sobie znaleźć partnera na życie, nie odpowiadają im mężczyźni i ich sposób funkcjonowania w świecie dziś, albo po prostu widzą dookoła na przykład swoje koleżanki, którym, jak powiedziałam wcześniej, przytrafiło się wczesne macierzyństwo i nie chcą takiego życia, bo nie chcą życia w pojedynkę, w samodzielnym macierzyństwie, tylko chcą ten los dzielić. Jak ty oceniasz postęp w sprawie zajmowania się swoimi dziećmi przez dzisiejszych, współczesnych Polaków, którzy zostają ojcami? Zaraz ci odpowiem, ale jeszcze, wiesz, przyszła do mnie taka myśl w kontekście też tych decyzji i tej samotności i dlaczego tak wiele kobiet dziś mówi o tym, że nie chce być mamami, bo też chyba nie chcę, żebyśmy to jakoś tak oglądały jako coś takiego, wiesz, jakąś patologię, że myślę sobie, że od zawsze było tak, że kobiety, które miały możliwość spojrzeć na siebie jakby nie w kontekście społecznych oczekiwań, no umówmy się, że to było bardzo, bardzo trudne, nadal bardzo często jest bardzo trudne, to wiele z nich, gdyby mogło, to podejmowałoby właśnie taką decyzję dla siebie, tak, że nie chce być matką, po prostu, że to nie jest o nich, albo nie chce być rodzicem, tak? I ja to jakoś czuję jako taką rewolucję kulturową, kulturalną, która się dzieje. Nie? Że my też i w kontekście właśnie tej samotności, w kontekście tego, co oglądamy, że widzimy, jak bardzo mało jest tej partycypacji u naszych partnerów, jak bardzo trudno jest uzyskać wsparcie czy rodziny, czy tak zwanego systemu, tak? To odważamy się powiedzieć, hej, ale mi to nie pasuje. Po prostu w tej sytuacji, która tak bardzo mnie nie wspiera i tak bardzo mi nie gwarantuje tego, że to bycie rodzicem będzie znośne, to ja po prostu tego nie chcę. Nie? Zmieńcie warunki, zagwarantujcie mi wsparcie, zagwarantujcie współopiekę, zagwarantujcie jakieś bezpieczeństwo również finansowe, wy jako państwo, tak? Ale też wy jako partnerzy, partnerki i wtedy wróćmy do rozmowy, tak? Być może. No tak, ale co z tymi ojcami? Jak opisują ci swoją rzeczywistość młode matki, z którymi pracujesz? No, ja mogę mieć zakrzywioną próbę, dlatego że to jest tak, że do mojego gabinetu przychodzą jednak osoby, które doświadczają trudności w tym kontekście bycia mamą najczęściej. No i niestety to jest tak, że w bardzo wielu przypadkach, w większości przypadków, no tego wsparcia od partnera jest bardzo, bardzo mało. I to się staje czynnikiem bardzo silnie wpływającym na samopoczucie mamy. Tak? Zresztą to znowu pokazują nam badania, że im mniej jest tego wsparcia ze strony osoby partnerskiej, tym większe ryzyko doświadczania bardzo trudnych emocji, ale też po prostu zaburzeń w tym okresie okołoporodowym. Więc gdybym miała się kierować tylko doświadczeniem klinicznym i tym, o czym słucham w gabinecie, to powiedziałabym, że w 9 na 10 przypadków tej partycypacji w opiece nad dzieckiem, nawet nie chodzi o to, że jakoś jest mało, ale jej bardzo często po prostu nie ma, tak? Przepraszam, powtórzę po tobie, 9 na 10 przypadków? Myślę, że patrząc na to doświadczenie kliniczne, czyli na te historie, które ja słyszę w gabinecie.
Tak, bo to do ciebie przychodzą już osoby w kryzysie, takie, które po prostu potrzebują wsparcia. Ale myślę, że jakby to przenieść na realia, nie, oczywiście będzie to jakieś wróżenie z fusów, ale jak dodam swoje doświadczenia, to co słyszę, co widzę u kobiet, z którymi pracuję, to stawiam, że to jest 7 na 10. 7 na 10 kobiet żyjących w związkach wszelkich, które wychowują ze swoimi, z ojcami tych dzieci, te dzieci, czuję się właśnie, no nie wiem, można powiedzieć samotne w tej opiece nad nimi, porzucone, rozczarowane. Jakie tam się pojawiają emocje? Tak, bardzo sfrustrowane, ale też po prostu tak po ludzku wykończone. Nie? Po prostu wykończone. I to jest takie, fizyczne. Fizyczne. I to jest takie wykończenie, które właśnie czujesz w ciele, no bo trudno, żeby go nie czuć, jeżeli ty jesteś właściwie jedyną osobą odpowiedzialną za opiekę nad dzieckiem i w ciągu dnia, i w ciągu nocy. Tak? Przecież bardzo często słyszę historię o wyprowadzaniu się ojców z sypialni, albo w której śpi mama i dziecko, albo przeprowadzaniu się mamy do pokoju dziecka, tak? No bo tata się musi wyspać przed pracą, tak? Więc jeżeli ja jestem właściwie jedyną osobą, która odpowiada za opiekę nad dzieckiem, zarówno w ciągu dnia, kiedy tata jest w pracy, oraz w ciągu nocy, kiedy tata musi się wyspać, żeby do tej pracy pójść na świeżo, no to trudno, żebym ja nie była zmęczona. Tak, jeżeli fizycznie, jeżeli podlegam tak ogromnej ilości bodźców, które nieuchronnie się pojawiają, tak, w kontekście obecności małego dziecka w domu, no to ja jestem zmęczona fizycznie. Ale oprócz tego to jest też ogromne zmęczenie psychiczne, bo mówimy tutaj o ogromnym takim obciążeniu odpowiedzialnością po prostu. No nie? Jeżeli ja czuję, że przez pierwsze 2 lata życia mojego dziecka właściwie ode mnie zależy jego przetrwanie, tak? To jest ogromne obciążenie też psychologiczne. Tak, i teraz tutaj bardzo często ostatnio słyszę głosy przy tym całym przeciążeniu, że to my kobiety jesteśmy winne sobie swojej sytuacji, dlatego że nie umiemy delegować obowiązków, że wolimy zrobić same, że nie potrafimy poprosić o pomoc. Tylko że teraz jak sobie to jest taki zbiór bardzo ładnych wyrazów, tylko jak to przeniosę na płaszczyznę rodzina, mąż, żona, czy tam partner, partnerka, dziecko, to burzy się we mnie krew, kiedy mam jeszcze to wrzucone to jakby zadanie, że jeszcze ja muszę się postarać o to, żeby poprosić, pamiętać, żeby się upomnieć. Tak. To tak jakbyśmy my w tym momencie najtrudniejszym, kiedy pojawia się dziecko, jeszcze musiały sterować całym zewnętrzem. Dlaczego? Dlaczego mężczyźni, którzy stają się ojcami, właśnie pozwalają na sytuacje, o których opowiadasz? I nie przychodzi im do głowy, że ta żona, matka tego dziecka jest cały dzień w domu z nim sama, on jest w pracy, a potem on się musi wyspać, więc ona jeszcze w nocy jest z nim sama. Raz w życiu zdarzyło mi się spotkać kobietę, którą widziałam z wózkiem, tam były bliźnięta, 8-miesięczne, jak powiedziała mi ta pani, i zapytałam ją, jak to jest przy bliźniętach, bo przecież to jest podwójne obciążenie, sama wtedy miałam tak małe dziecko. I ona powiedziała, że jest jej dobrze, że ona nie pracuje, w ciągu dnia zajmuje się dziećmi, jej mąż jest w pracy. On wraca i on z nimi śpi. On z nimi śpi po to, żeby ona mogła cały dzień potem spędzić z tymi bliźniętami. No to ja nie wiem, temu człowiekowi należałby się medal i każdemu z ojców, który tak postępuje. Natomiast ale jej większość. Przecież też. Jej przecież ale też. Absolutnie, tylko teraz, wiesz, oczywiście, ale to poza sporem. Na każdej matce, w każdej sytuacji. Tak. Natomiast ojcowie to jest jakiś taki dziki zbiór, w którym my wyłuskujemy dopiero partnerów, którzy stają na wysokości zadania. Tak, nie rozumiem, nie rozumiem właśnie tego sposobu myślenia, przerzucania na kobiety tego obowiązku poproszenia o pomoc. Sama tutaj wiele razy mówiłam, poproś o pomoc. A teraz mam jakieś takie przekonanie. Tak jak to, ten ojciec pomaga. On, no nie? Pomaga? Często, no mega, poproś o pomoc? On pomaga w opiece nad dzieckiem. A kim on jest, sąsiadem? Sąsiad może mi pomóc. Tak, no dokładnie. A ojciec? Wiesz, myślę sobie, że tu są dwa słowa bardzo ważne, żeby to jakoś zrozumieć. Pierwsze słowo to jest modelowanie.
Modelowanie, czyli to, co ci ojcowie, co ci mężczyźni mają modelowane przez chociażby swoich ojców. Tak? Mhm. A więc jeżeli ja dorastam w domu, w którym, no to właśnie tak wygląda, tak, że mój ojciec, i obserwuję, tak, przez lata, kiedy w tym domu mieszkam, że mój ojciec zajmuje się głównie tym, że właśnie idzie do pracy, a następnie wraca z pracy, wymaga podania obiadu, w zasadzie nie partycypuje w tym życiu rodzinnym, w takim ogarnianiu, tak, tego życia rodzinnego, ogarnianiu, planowaniu, tylko jego rola się kończy na wychodzeniu do pracy, a następnie odpoczywaniu, no to ja się tego uczę, tak? A umówmy się, to jest model, który jednak funkcjonował w domach większości mężczyzn, którzy aktualnie zostają ojcami, tak? Albo jeszcze inny model, tak? Jeszcze taki model, że ten ojciec był właściwie nieobecny, bo był żołnierzem zawodowym i przebywał w jednostkach wojskowych i się pojawiał tam raz na jakiś czas, tak, gościł w domu, bo wykonywał pracę, która tego wymagała. Mhm. Lub ale obie wiemy, że można być nieobecnym ojcem bez względu Dokładnie. Na pracę, którą się wykonuje, prawda? Tak, lub był, można w ogóle żadnej pracy nie wykonywać, tak? Może być bezrobotnym i spędzać 24 godziny w domu i też być nieobecnym, tak? A więc w jakiś sposób niedostępnym emocjonalnie. Teraz zobacz sobie jeszcze jeden krok wstecz w historii, jak spojrzymy, bo dlaczego ci nasi ojcowie, tak? Ojcowie aktualnych ojców tak się zachowywali. Jeśli zrobimy jeszcze jeden krok wstecz historycznie, to zobaczymy, że ich ojcowie bardzo często byli albo nieobecni, bo na przykład doświadczenie wojny sprawiło, że ich po prostu nie było, albo byli niedostępni emocjonalnie, bo doświadczali różnego rodzaju kryzysowych doświadczeń lub traum związanych z tym okresem wojennym. Tak. W związku z czym, jak na to spojrzymy z takiej perspektywy, to się wszystko klei. Ale oczywiście nie tylko ojcowie modelują swoim synom to, jak można, jakim rodzicem można być. Robią to również mamy, tak? I niestety bardzo często mamy do czynienia z tym, że ci aktualni 20-paro, 30-paro, 40-latkowie to są synowie takich bardzo opiekuńczych mam. Takich nadmiarowo opiekuńczych, tak? Nie ma nic złego w opiekowaniu się swoim dzieckiem, tak? Mhm. Natomiast kiedy to jest nadmiarowe, to również będzie prowadzić do tego, że taki syn, który nie był dopuszczany do tego, żeby samodzielnie przygotowywać posiłki, do jakiegoś rodzaju odpowiedzialności za jakieś zadania w domu. Był tak bardzo zaopiekowywany i tak bardzo wyręczany, on nie będzie potrafił się zająć samym sobą, a co dopiero kolejnym małym człowiekiem, tak, i partnerką, tak, małym dzieckiem i tak dalej. On może tego nie potrafić. Dobrze, no ale teraz nie potrafi, no ale mam z nim dziecko i co ja mam zrobić? No i teraz dochodzimy do tego modelowania, które się wydarza również już w tej jakby mojej rodzinie, tak? Nie u moich rodziców, którzy mi pokazali, jak ta relacja, czy jakby pokazali mi, byli moim pierwszym pomysłem na to, jak może wyglądać w ogóle związek partnerski, rodzina i rodzicielstwo. Ląduję w tej swojej rodzinie, przynoszę oczywiście ten bagaż, tak? Ten plecak albo wór wypełniony tymi modelami. Prawda? Tak, jest taki fur. Więc no i ląduję w tym swoim układzie i bardzo często wchodzę w relację z jaką? Jeżeli spojrzysz z drugiej strony, znowu robiąc kilka kroków wstecz historycznie, to jakie są współczesne kobiety? To bardzo ogarnięte. Prawda? Bardzo, wszystko. Wszystko bardzo ogarnięte. Często bardzo ogarnięte, bardzo samodzielne.
bardzo często również bardzo perfekcjonistyczna, a więc z takim rysem perfekcjonizmu. No i teraz zobacz, co się dzieje. Ja jestem z tym swoim partnerem, który bardzo często jest średnio ogarnięty, bo prawdopodobnie miał nikłe szanse na to, żeby to ogarnięcie nabyć, tak, tę wiedzę, te umiejętności. I ja jestem bardzo ogarnięta i mam ten perfekcjonistyczny rys. Już nie będę wchodzić, skąd to się bierze u nas, ale bardzo wiele z nas się z tym mierzy. Do tego się dokłada ta narracja, wiesz, o tym, jak to rodzicielstwo powinno wyglądać. Co chwilę pojawia się jakaś teoria, jakaś wskazówka. Ja jako mama bardzo często chcę, bo jestem taka ogarnięta, chcę być jeszcze bardziej ogarnięta, chcę być jeszcze bardziej perfekcyjna i zrobić wszystko, co najlepsze dla mojego dziecka, więc nasiąkam tą wiedzą, nasiąkam tymi wskazówkami, no i robi się bardzo duża nierównowaga pomiędzy moimi umiejętnościami i moją wiedzą, a umiejętnościami i wiedzą mojego partnera. I co się dzieje? Przy pierwszej możliwej okazji, kiedy ten mój partner próbuje na przykład zmienić pieluchę, to ja mu mówię, nie, wiesz co, daj, jak ja to zrobię, to będzie szybciej i lepiej. Jak ty to zrobisz, to za pół godziny po prostu to dziecko będzie w kupie popachy. Nie? No tak. I teraz pytanie. Na ile my też, jako współczesne mamy, potrafimy puścić tę kontrolę? Na ile my potrafimy zaufać, że ten mój średnio ogarnięty partner lub partnerka, że oni są w stanie się też nauczyć pewnych rzeczy? Na ile my jesteśmy w stanie im dać na to czas? Na ile my jesteśmy w stanie też opuścić tę perfekcyjną poprzeczkę? Że okej, okay, dobrze, jak ja bym to zrobiła, to by było prawdopodobnie doskonale albo prawie doskonale, a jak on to zrobi, no to dobra, to będzie na 60%. Pytanie, czy nie lepiej opuścić tę poprzeczkę i pozwolić jemu robić na 60%, niż za parę miesięcy wylądować w takim miejscu, w którym to ja muszę robić wszystko. I to już nie jest na 100%. Bo umówmy się, w macierzyństwie, w ogóle w rodzicielstwie, na 100% to jest, no... Mi się nigdy nie zdarzyło na 100%. Prawda? No, to właśnie tak szukam takiego przykładu. Nie doszusowałam chyba nawet do 80. Jasne, że jestem też z tych, może z tego pokolenia kobiet, które ma, albo w ogóle naturalne to jest, ma wieczne poczucie straty, że jestem tu w pracy i na przykład jest już popołudnie i moje dzieci już są w domu, ale jeszcze jestem w pracy i mam ciągłe wyrzuty sumienia. Jak przychodzą te długie weekendy, kiedy staramy się spędzać czas razem, to myślę sobie, o rany, jeszcze 4 oddechy, może jakoś to przetrwam, bo jest tak intensywnie. Tak. I jestem z nimi, czuję, że mogłabym być w pracy, jestem w pracy, czuję, że mogłabym być z nimi. I to tak dylemat naturalny, prawda? Nie ma w tym nic złego, jak pomyślisz o sobie, że teraz wolałabyś być w pracy albo gdzieś indziej, a nie w tym twoim rodzicielstwie zanurzona po uszy. Tak, ja myślę, rozgrzesz, w ogóle. Rozgrzesz nam te myśli. Rozgrzeszenie, ja myślę, puk, puk. Po pierwsze, to może od siebie, ja też tak mam, tak, ja też tak miewam, ale też myślę sobie z takiego kawałka psychologicznego, psychoterapeutycznego i po prostu życiowego, że oczekiwanie od siebie, że ja będę w stanie być w jednym kontekście, jaki by on nie był, przez cały czas, i będę z tego powodu niesłychanie zadowolona cały czas, jest to też po prostu nierealne, tak? To jest trochę, to jest takie oczekiwanie jakby, nie wiem, kocham torty bezowe, tak? No trochę to jest oczekiwanie od siebie, że mi w macierzyństwie zawsze będzie wspaniale, wygodnie, że zawsze będę ze wszystkim dawać radę i będę w stanie być w tym swoim macierzyństwie czy rodzicielstwie 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu i tak przez 18 lat. To jest trochę jak oczekiwanie od siebie, że ponieważ smakują mi torty bezowe, to mogę je jeść na śniadanie, obiad i kolację przez 18 lat codziennie. Prawda? No, oła. Więc to jest nie do zrobienia. Oczywiście, że potrzebujemy innych kontekstów i oczywiście, że to bardzo wczesne macierzyństwo jest też w związku z tym tak bardzo trudne, bo trudno jest znaleźć ten inny kontekst, tak? Trudno jest wyjść z domu, tak? Opowieści o wychodzeniu do paczkomatu na 20 minut dla swojego zdrowia psychicznego to jest coś, co się pojawia regularnie na grupach wsparcia i na warsztatach dla mam, na takich spotkaniach, które organizujemy w fundacji. Więc jakby absolutnie, tak? Oczekiwanie od siebie, że ja mogę być zawsze na 100%, no... Mhm.
jest skazane na niepowodzenie. Jeśli nam się przytrafia, że tak myślimy, to może to być po prostu fałsz. Tak mi teraz przyszło do głowy. Tak, albo widzimy to u kogoś. Nie? Tak, to może być takie, mówimy w psychoterapii o takim zakrzywionej percepcji, tak? O zniekształceniach poznawczych. Czyli jeżeli ja mam taką myśl, że nie powinnam się czuć zmęczona jako mama, albo macierzyństwo czy rodzicielstwo powinno być zawsze związane z satysfakcją. Bycie matką albo rodzicem w ogóle powinno być treścią mojego życia. No to jest przecież jakieś zakrzywienie, tak? Rzeczywistości, realności. To jest jakiegoś rodzaju zniekształcenie poznawcze, jakieś takie przekonanie, którym ja się posługuję w sposób bezrefleksyjny, które prowadzi do tego, że ja przeżywam trudne emocje, całą masę poczucia winy, biczuję siebie po prostu codziennie, tak? W związku z tym, że no, nie doskoczyłam znowu do tej poprzeczki, ale warto wrócić właśnie do tego źródła, tak? Z którego to płynie. Skąd ja mam pomysł na to, że macierzyństwo czy rodzicielstwo powinno być sensem życia? Że rodzicielstwo powinno być tak satysfakcjonujące, że już nie potrzebuję żadnych innych obszarów w swoim życiu, które by mi sprawiały satysfakcję. Tak? Skąd to przyszło? No, skąd ja mam pomysł, że matka powinna być ze swoim dzieckiem 24 godziny na dobę, a ojciec może być 17 minut? Oni nie mają z tym problemu. No nie wiem, skąd to, może to z religii przyszło. Z bardzo wielu źródeł i kulturowych, i społecznych, i takich przekazów, że och, jak urodzisz, to zobaczysz, jak będzie wspaniale. Tak. Boże, to cudownie. Dzidziusia będziecie mieli. No, tak. Cudowne, no tak. Wspaniałe. Choćbyście potem... nie wiem, ile książek przeczytali, nic z tego. Po prostu codziennie będziecie szorować nosem po podłodze, bo rodzicielstwo to jest sztuka. A potem znajduje się, tak, a potem się znajduje na fotelu z przyczepionym małym ssakiem do piersi, jeżeli mi to karmienie piersią w ogóle wychodzi, bo to jest jeszcze inny mit, tak? Że nie ma nic bardziej naturalnego, jak karmienie piersią. Siedzę w tym fotelu, prawda? Siedzę w fotelu z tym dzieckiem, z przyczepionym do piersi, odczuwam ból, odczuwam frustrację, odczuwam całą masę lęku, poczucia winy. Wcale mi nie jest przyjemnie, jest mi smutno. Drugie dziecko mnie ciągnie za nogę i ja nie jestem w stanie to zareagować w żaden sposób. Tak rodzicielstwo też wygląda, tak? Też. Ja nie mówię, że tylko, oczywiście, bo nie róbmy znowu, nie przeskakujmy w ten kawałek, że jest tylko źle i że jest tylko trudno. Oczywiście, że nie. Natomiast te kawałki natomiast też może są. Jakby spróbować to wyważyć, bo tak. Myślę, że my właśnie dążymy do sytuacji, w której 80% tego rodzicielstwa to są ochy, achy, szczęście i kraina miodem i mlekiem płynąca, a 20 to są jakieś tam drobne niepowodzenia, choroby, prawda, tam przypadki. A mnie się wydaje, że jest dokładnie na odwrót. A jeszcze w wielu miejscach te proporcje są zachwiane. Ja sobie myślę, że to w ogóle jest, zobacz, jako doświadczenie, to jest coś, co płynie, tak? Ja mogę mieć taki dzień, gdzie po prostu mam 100% do dupy, tak? Że po prostu nic, no dobrze, to znowu byłoby jakieś zakrzywienie, ale że no bardzo mały procent tego, czego ja doświadczyłam dziś jako rodzic, mi sprawia przyjemność albo jest w ogóle jakoś neutralny, tak? Mogę mieć taki dzień, mogę mieć taki tydzień. Jak ja mam takie 2 tygodnie, to trzeba się jakoś tak, trzeba to pooglądać z psychologiem chociażby. No ale tak to może być, tak? A znowu będę miała za chwilę taki dzień czy taki tydzień, gdzie właściwie usiądę i stwierdzę, kurczę, tak, no to jest ten moment, o którym wszyscy mówili, że będzie fajnie, nie? To jest ten moment, w którym czuję, że nie żałuję. Przychodzi mi tutaj jeszcze do głowy taki moment, który też pochodzi od osób, które oglądają kanał w moim stylu. Doświadczenie osobiste, prywatne. Może powiem tak, żeby nie zdradzić źródła. Relacja pewnego mężczyzny, który podzielił się swoją historią, opowiadając o tym, że dla niego pojawienie się na świecie dzieci, małych, jednego po drugim, było tak przytłaczające i tak strasznie nie do ogarnięcia, że on wyfrunął z tego domu. Znalazł sobie kobietę, kochankę i po prostu zdradza tę żonę, wraca do tego domu, stara się robić dobrą minę do złej gry, ale czuje,
że dał dupy na każdym poziomie, ponieważ nie stać go psychicznie na niezbędne wsparcie swojej partnerki, matki swoich dzieci, a jeszcze ma ten wentyl bezpieczeństwa i tak go traktuje, to miejsce z tą kobietą, z tą kochanką. No i teraz pytanie. Jak, nie wiem, czy to w ogóle jest możliwe, jak się ustrzec przed tego typu przypadkami i czy to jest wyjątek, czy takie rzeczy młodym rodzicom się po prostu przytrafiają? Mam wrażenie, że doszłyśmy tutaj do tego miejsca, w którym potrzebuję powiedzieć o drugim słowie, bo pierwsze hasło, o którym powiedziałam, które nam robi źle i również ojcom, tak, robi źle, to jest to modelowanie, a drugie słowo to jest patriarchat. Wiesz, brzydkie słowo na P. Tak? No to, że patriarchat szkodzi również mężczyznom, to już wiemy, no ale dokładnie. Może mówmy to tak często, żeby mężczyźni też usłyszeli. Dokładnie. No i teraz zobacz, myślę sobie, że w tym kontekście, o którym ty mówisz, takiego zagubienia w tej roli partnera, w roli ojca, w tym doświadczeniu, tak? Ten patriarchat też odgrywa bardzo dużą rolę, bo z jednej strony nie pozwala mi się uczyć wielu rzeczy, nie pozwala mi się uczyć o swoich emocjach, nie pozwala mi ich odczuwać, no nie, okazywać. A z drugiej strony, jako ojciec mam dość, nie dźwigam tego, nie potrafię, nie tak. Mogę chodzić niewyspany, zmęczony, te dzieci mnie wkurzają. No, tak, no. Tak. Ale to też, zamiast to powiedzieć, mężczyzna znika, tak, a kobieta ale też, nie ma wyjścia. Że ja się czuję bezradny we wspieraniu swojej partnerki, tak? No bo patriarchat tego nie zakłada, tak? Ty masz być tam samcem tak. Alfa, głową rodziny, przynosić kasę i czytać gazetę w kapciach, nie? Tam nie ma mowy o tym, że możesz być też wrażliwym na emocje swojej partnerki, na emocje swojego dziecka, że nie musisz podchodzić do relacji ani z nią, z tą partnerką, ani z tymi dziećmi, z pozycji siły, dominacji, jakiejś takiej gry, kto tutaj, tak? Kto tutaj wygra, kto tu bardziej zadecyduje, kto tu komu robi na złość, tak? Kto tu od kogo zależy. Nie ma na to miejsca, a już na pewno bardzo rzadko jest miejsce na takie wzięcie odpowiedzialności za to, jak ta relacja wygląda, tak? Współodpowiedzialności, bo zobacz, my mówimy o współodpowiedzialności za dziecko, za opiekę nad dzieckiem, ale dokładnie taka sama współodpowiedzialność istnieje w kontekście relacji partnerskiej. Tak? I teraz, jeżeli ja stoję na takim stanowisku, że ja, jak ja przynoszę pieniądze, bo tak to... To już nic nie muszę. Tak, to ja już nic nie muszę, no to trochę tu nie ma przestrzeni na współodpowiedzialność za relacje, tak? To jest, okej, to jest jakiś kawałek współodpowiedzialności za gospodarstwo domowe, ale nie za relacje. I teraz, jeżeli ja podchodzę do swojego związku partnerskiego w taki sposób, to nie mam miejsca na to, żeby rozmawiać, tak? A to jest w moim odczuciu tym głównym, zobacz, patentem na to, żeby w tej relacji, która się bardzo zmienia, która doświadcza jakiegoś z jednej strony ogromnego, bardzo często kryzysu, ale też po prostu ta dynamika relacji jest tak bardzo zmieniona w tym okresie okołoporodowym, w tym okresie rodzicielstwa, że bez rozmowy pomiędzy partnerami na temat tego, co się u mnie dzieje, co się u ciebie dzieje, bez takiej ciekawości, otwartości, bez gotowości na to, żeby siebie nawzajem wspierać, to jest niemożliwe, żeby przez to doświadczenie przejść wspólnie w innym stylu niż co dzisiaj trzeba załatwić, spójrzmy w kalendarz, aha, ty to, ja to, kto odwozi dziecko, kto przywozi dziecko, tak? Bo to rozumiem, że na jakimś etapie rodzina to jest fabryka, przedsiębiorstwo, które trzeba zarządzać. Taka jest prawda. Tak. I na to też trzeba mieć emocji, moc i siłę i przestrzeń. Tak. Ale niczego się nie da zrobić w pojedynkę. Nie da rady zarządzać firmą w pojedynkę. Po to są rady nadzorcze jakieś tam, wiesz, członkowie zarządów, że tam też jest kupa ludzi, którzy zarządzają po prostu jakąś... Tak.
materią. No. I dokładnie, tutaj myślę, tak, że jest tak samo, jak sobie właśnie pozwolimy na takie myślenie, że nie ma, że to nie jest relacja Pan Bóg czy Pani Bogini i reszta świata, tylko właśnie jest to, no jak popatrzymy na taki model, spółka. Właśnie, niech ci będzie spółka. Tak, ale że chodzi o to, że do zarządzania potrzeba więcej niż jednej osoby. Tak, i że trochę ile ja zainwestuję w tę spółkę, tyle potem, zobacz, wypłacę w postaci dywidendy. Na przykład. Jakby, prawda? To jest trochę o tym, że, no tak, tylko że może być tak, idąc tym tropem, że ta nasza relacja zamieni się w którymś momencie w taką właśnie relację czysto techniczną, tak? Tak. W takie jakieś, taką spółkę logistyczno-techniczno-finansową. Tak, tak, to jest jakby tylko jedna, nie? Dokładnie, to jest tak, jedno, no ale... Nawet bym powiedziała, że to nie jest fundament tej spółki, że fundamentem zawsze powinno być to bycie w realnej relacji, tak? I teraz, gdzie się wydarza ta realna relacja? No nie w tym momencie, kiedy my ustalamy kalendarze, chociaż to jest bardzo ważne, tylko w momencie, kiedy my w ogóle rozmawiamy o tym, co się u mnie dzieje, tak? Jakie ja mam emocje, jakie ja mam potrzeby, kiedy ja słyszę, jakie ty masz emocje, jakie ty masz potrzeby i kiedy my próbujemy się w tym jakoś spotkać, bo chcemy, bo wiemy, że to jest ważne, tak? I to nam daje jakąś możliwość, żeby no właśnie ta nasza relacja się nie przemieniła w jakiś taki związek techniczno-finansowo-logistyczny. Nie, żeby to jednak nie była tylko fabryka. Myślę jeszcze tutaj o tym, jak ważne jest to, żeby być razem w tym, żeby właśnie o tym mówić, żeby to wyciągać na tapet i ciągle tam kłaść i ciągle... A okazji jest mnóstwo, nie wiem, czasem ja mam taki patent, że jak jest jakieś takie hasło, rodzic rzuca, o dzisiaj mój Ignaś tam coś tam pięknie narysował, nie? I tutaj ja mogę zawsze wejść z takim, a jak ty się z tym czujesz, a co ci to robi, nie? Że ci tak narysował, co to w tobie budzi, co w tobie porusza, a może powiedz, nie? Podziel się tym. I to bardzo często mężczyzn zaskakuje takie pytanie, ale świetnie otwiera, bo nagle ktoś ich zapytał, a co ty czujesz? Tak. Przecież nikt ich nie pyta o to, co oni czują. No tak, no i teraz oni sami siebie bardzo często... Znaczy nie chcę generalizować, bo oczywiście, tak, że... Tak, no ale wiadomo, że każdy się wyjątek zmienia, potwierdza regułę. Tak, zmienia się, bardzo się zmienia ta sytuacja, znaczy bardzo, to może przesadziłam, okej. Okay. Zmienia się powolutku, stopniowo ta sytuacja, ale mam wrażenie, że to nadal jest głównie temat dużych miast, rodziców o wolnych zawodach, którzy mają czas i przestrzeń i jakieś takie zasoby, żeby gdzieś tam zaczerpnąć trochę tej wiedzy i umiejętności, żeby pójść na terapię, żeby pooglądać. Bardzo często będziemy miały taką sytuację, w której nasz partner nie będzie wiedział, co czuje, nie będzie potrafił tego nazwać, nie będzie wiedział, czego potrzebuje, bo, i tu znowu wracam do patriarchatu i do modelowania, no właśnie, nigdy nie był o to pytany, nigdy nie miał przestrzeni na to przeżywanie, doświadczanie i sam w związku z tym może teraz nie wiedzieć. Zresztą to samo dotyczy kobiet, no umówmy się, tak? My też bardzo często, ze względu na nasze doświadczenia, wielu rzeczy nie wiemy. Nie wiemy, co czujemy, nie wiemy, czego potrzebujemy, nie wiemy, jak to wszystko nazwać, jak temu zaradzić, jak regulować własne emocje i tak dalej. No i teraz bardzo trudno jest w takiej sytuacji, w której jedna lub obydwie osoby w relacji nie potrafią w emocje. Zobacz, my nie potrafimy bardzo często w rodzicielstwo, dlatego że nie potrafimy w emocje. No nie? To bardzo trudno jest się nam spotkać. I w tym, ja mówię, no trzeba rozmawiać, tak, że to jest ten wytrych na to, żeby ta relacja jakoś działała, żeby to rodzicielstwo wspólne nie było tak trudne, tak, żebyśmy mogli tę przykrótką, zawsze przykrótką kołdrę, ale jednak jakoś się nią dzielić, tak, to może być bardzo trudne w momencie, kiedy my nie kumamy własnych emocji i nie potrafimy się wymienić tą informacją. Wiesz co, tak mnie dzisiaj zdenerwowałeś, bo potrzebowałam, żebyś tu był, żebyś był wsparciem. Ja jestem bardzo zmęczona, mam potrzebę, żebyś mnie wspierał, mam potrzebę, żeby odpocząć, wiem, mam potrzebę być usłyszana, mam potrzebę jeszcze jakąś, tak? I chcę, żebyś na te potrzeby odpowiadał, możesz to zrobić w taki sposób. Ach, okej, okay, dobra, czekaj, czyli ty masz taką potrzebę, wiesz, bo ja miałem potrzebę się odizolować, wiesz, byłem przebodźcowany, nie mogłem odpowiedzieć na twoją potrzebę w tym konkretnym momencie. To spróbujmy
pomyślmy, jakby to było możliwe. To może, wiesz, ja jutro wygeneruję 2 godziny, ty zrób coś dla siebie takiego, czego potrzebujesz, odpocznij, bla, 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 a ja w tym czasie po prostu tak zadbam o coś tam. Zobacz, jakie to jest trudne. Zobacz, jakie to jest trudne, żeby to zrobić, kiedy ja nie mam kontaktu z własnymi emocjami, z własnymi potrzebami, kiedy ja tkwię w jakimś takim schemacie, że ona to robi na złość, czy on to robi na złość, a ona to w ogóle nie docenia. Przecież ja się tak staram, no nie? Że jak my nie nazywamy tych swoich potrzeb, to często mamy też w relacji sytuację, w której przecież ja się staram, tak? Przecież ja zrobiłem coś tam. No tak, ale to nie było to, czego ja potrzebowałam. Mm-hmm. Tak, i to myślę, że to jest też o dorosłości, nie? I o dojrzałości, że my musimy w pewnym momencie zrozumieć, że dorosłość to nie jest dowód osobisty, wydany, że dorosłość to jest też świadomość tego, że życie nas rozczarowuje, nie? I że po prostu przynosi te rozczarowania i teraz co my z tym zrobimy? I może by się tu kłaniała dojrzałość, że wtedy nie obrażamy się na to, że życie przynosi trudności, tylko próbujemy z tym coś robić. Coś, zawsze, cokolwiek, warto. I że dorosłość i dojrzałość to jest też moim zdaniem o tym, że nikt się nie domyśli, czego my chcemy, jeśli my tego nie powiemy. To na tym polega. Nikt nie czyta, nie ma jeszcze nawet takich programów w sztucznej inteligencji, które by czytały nasze potrzeby z naszych myśli. Po prostu niewerbalizowanie. Chyba, że takie fizjologiczne bardziej, tak. My w psychoterapii... No tak, ale to z nimi to sobie możemy poradzić. Ale chodzi mi o to, że... Bo ty jakoś wrzucasz tutaj ten wątek dialogu, rozmowy. Mhm. I może nie umiemy też w to rodzicielstwo właśnie dlatego, że ty mówisz, nie umiemy w emocje, a ja mówię, no bo rodzicielstwo przydarza się osobom dorosłym i dojrzałym. I tu jest jakaś odpowiedzialność, no, że to się tak. Trzeba chyba z tym spotkać, że to jest tak. Jeszcze to, że jak ja jestem niepoukładana i nie mam w sobie, to ja ci nic nie dam. Ja sama jestem złożona z deficytów. Tak. Wychowuję swoje dzieci tak, jak mnie wychowano. Okej, mam dzisiaj dostęp do terapii, mam dostęp do podręczników, ale znowu dotyczy to jakiegoś tam procenta, o ile nie promila tak, osób, które tak. Chcą po to sięgnąć. Więc jest... Ta trudność, i do tego jeszcze co? I na to jeszcze jest ta czapa systemu, która ci jako matce nie da wsparcia. Nie zapiszesz, pisze do mnie dziewczyna z Wrocławia, nie zapiszę swojego dziecka do żłobka, bo pierwszeństwo mają dzieci matek niepracujących. Nie ma tam miejsca. Mam 2 córki, chciałam dać 2. córkę do placówki, w której jest 1, żeby mi było jako matce dowożącej dzieci do placówki łatwiej, ale mi jej nie zapisali, bo nie ma miejsca, więc jeżdżę teraz na 2 końce świata. Nie stać mnie, opowiada mi ta dziewczyna, natomiast na to, żeby płacić pieniądze za placówkę prywatną, bo jeśli miałabym dać obie dziewczynki do placówki prywatnej, tak. To z mojej pensji nie starczyłoby na to pieniędzy. To musiałabym wyrabiać dodatkowe 3 etaty, tak? No właśnie. No nie, no ale to jest niemożliwe, tak? Przy 2 małych dzieci, 2 i 5 lat. To jest po prostu fizycznie dla nikogo niemożliwe. Co już stanowi jakieś 3 etaty, bo nie wiem, czy wiesz, wyliczono, tak. Że opieka nad dzieckiem to jest 2,5 etatu. Mniej więcej, tak, ekwiwalent nad jednym, tak. Więc tak, a do tego wszystkiego to jest też cały temat braku wsparcia, czasami przemocy w kontekście opieki zdrowotnej. Tak? Cały ogromny temat, machina, która po prostu mieli nas jako matki, nie wiem, rodzące, roniące, będące w niechcianej ciąży, w ciąży zagrożonej i tak dalej. Mieli nas jako matki pracujące w opiece zdrowotnej. No, jakby na bardzo wielu poziomach no, rzeczywistość taka społeczna nie gra do bramki matki, tak? I w ogóle też rodzica. To jest też temat luki płacowej, tak? No, jeżeli ktoś potrzebuje zostać w domu z dzieckiem, przecież gdzie jest napisane, że to musi być matka? Jakby tak, kilkuletnie dziecko, jak jeżeli dbamy o to od początku, ma zbudowaną relację z ojcem taką, że może zostać pod opieką równie dobrze ojca w
ciągu dnia, tak? Czy w ogóle w ciągu jakiegokolwiek kawałka doby. Natomiast bardzo często i w Polsce najczęściej w zatrważającej większości przypadków to będzie matka, dlatego że luka płacowa jest tak duża, że matka wykonując nawet, będąc nawet na podobnym, nawet na tym samym stanowisku, co ojciec, będzie zmuszona do zrezygnowania ze swojej kariery, dlatego że będzie zarabiać 30% mniej. I dla budżetu domowego, no to będzie logiczne, że to ona będzie musiała ze swojej kariery zrezygnować. I tutaj muszę wejść z moim konikiem, ponieważ zawsze będę powtarzała, że jeśli ty nie zajmiesz się polityką, polityka zajmie się tobą. Dokładnie. I takie tak. Moje wielkie marzenie dotyczące jesieni tego roku jest o tym, żeby kobiety zrozumiały, kobiety, ale jeśli przyłączą się do tego mężczyźni, którzy też rozumieją, że system, który został stworzony, ja nie mówię, że przez ostatnich 8 lat, tylko przez ostatnich 30 lat istnienia tak zwanej wolnej Polski, to jest to system polityczno-społeczny przeciwny kobietom, kobiecości, macierzyństwu, rodzicielstwu, przeciwny, który po prostu tylko wrzuca kłody pod nogi i żadne 500+ tego nie uratuje, bo to jest dużo więcej i dużo, dużo trudniejszych rzeczy do rozwiązania na co dzień. Dokładnie. Więc mi chodzi o to, że jakby nasze decyzje na co dzień, mówi się to, co prywatne jest polityczne. I to jest prawda, że to jest po prostu... To jest temat, który trzeba sobie przytulać do serca, bo tu nie chodzi o agitację polityczną teraz, tylko o świadome wybory. Jeśli umiesz w życiu prywatnym podejmować dobre i świadome, służące ci wybory, to rób to też w wyborach politycznych. Bo że tutaj chodzi o to, żebyśmy my nie musiały nieść odpowiedzialności za państwo. Kobiety, my kobiety niesiemy odpowiedzialność systemową. Oni tak. To na nas pyk przerzucili, tak. Dołącza do tego oczywiście patriarchat i jesteśmy gdzie? No i możecie sobie tu wstawić rzeczownik. I taka jest prawda o tym. I tak. Wprawdzie mamy za sobą, Joanno, rozmowę psychologiczną czy terapeutyczną, ale na koniec dnia niestety jest to, co polityczne, jest bardzo ważne. Niestety tak. Bardzo w tym temacie, bardzo, bardzo polecam książkę Aideen Rich, Zrodzone z kobiety. Ona jest trudno dostępna, łatwiej jest dostępna po angielsku. Tam jest właśnie macierzyństwo jako instytucja, jako doświadczenie, jako instytucja. Bardzo dużo Rich o tym pisze. To jest książka sprzed kilkudziesięciu lat. To znaczy ona opisuje swoje doświadczenie jako matki sprzed kilkudziesięciu lat. Natomiast ale pewnie są niestety, bardzo aktualne. Nadal to jest bardzo aktualne. Bardzo. No właśnie. No właśnie. Więc tyle. Bardzo ci dziękuję za to spotkanie. Myślę, że nie będzie kobietom łatwiej, jeśli nie będziemy werbalizowały potrzeb, a należy je werbalizować w każdej przestrzeni i uczmy się po prostu mówić na głos, o co nam chodzi i czego potrzebujemy. I urealniajmy swoje wyobrażenia, urealniajmy oczekiwania, które mamy wobec siebie i nie walczmy o tytuł najgorszej matki na świecie, bo to jest też hasło, które bardzo często słyszę. To jest niemożliwe, żeby każda z nas była najgorszą matką na świecie. Tak, w związku z tym bardzo proszę, puśćmy to, przestańmy się do siebie porównywać. Każda z nas jest inna, każda z nas ma inne dziecko. Robimy każdego dnia dokładnie to, co jesteśmy w stanie tego dnia zrobić. I to jest okej. I to jest wystarczające. Jak to powiedziała ostatnio Agnieszka Cegielska, nie stać cię na więcej, stać cię na tyle, na ile cię stać. I jak sobie to tak przytulisz, to od razu jest łatwiej. Dziękuję ci jeszcze raz. Wszystkiego dobrego. Dzięki. Dziękuję bardzo za dzisiejsze spotkanie. Mam nadzieję, że porozmawiamy sobie w komentarzach. Dziękuję za wasze subskrypcje i zawsze cieszą mnie wszystkie kciuki w górę. Wszystkiego dobrego na dziś i na każdy następny dzień. Trzymajcie się ciepło i zdrowo. Pa!